Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik na temat obudowy do takiego miernika RLC kupionego na Allegro za 12 zł. I to jest obudowa do tej wersji. Tą kupowałem na AliExpressie. Ona jest o wiele bardziej rozbudowana. I powiem wam takie coś. Tu jest ta paczuszka z tą obudową. 12 zł. Przypominam, na Allegro kupiona. Dostawa paczkomatem. I teraz umówmy sobie na chwilę dostawę paczkomatem. Otóż paczkomaty wprowadziły zarąbistą funkcję odbierania zdalnie przesyłki, czyli podchodzimy do paczkomatu, wciskamy na aplikacji guziczek, otwiera nam się skrzyneczka i to jest mega, mega zajefajne. Dzisiaj taką opcję przetestowałem z drugim innym paczkomatem, bo wcześniej testując to z jeszcze innym paczkomatem na innej ulicy, paczkomat nie obsługiwał jeszcze tej funkcji. Natomiast przejdźmy sobie na chwilę do Firefoxa i zobaczmy tego imposta na chwilę szybko. Powiem wam takie coś. Jeżeli chcemy odebrać zdalnie tą paczkę, musimy znajdować się. Tu już są pytania wszystkie zadawane na temat tego odbioru. No 10 metrów od paczkomatu, to jest taki minimalny ten dystans. I musimy mieć oczywiście GPS-a włączonego w aplikacji, znaczy w telefonie. I wtedy możemy sobie odebrać. I tak się zastanawiałem, jak odebrałem sobie tą paczuszkę zdalnie, czy mogą na przykład trzy osoby naraz sobie odebrać tak paczkę. Nie, nie mogą. Tutaj jest napisane gdzieś, że jest jakiś bufor 5 sekund i to jest kolejkowane i tak dalej. Także nie odbierzemy tak, że podejdziemy sobie w trzy osoby do paczkomatu, każdy naciśnie i się otworzą naraz trzy skrytki, nie? A to już by w ogóle było czaterskie, jakby nie było tego buforu. No ale niestety jakieś tam zabezpieczenie oni musieli prowadzić. Dobra, przejdźmy sobie do tej obudowy z Allegro. To jest coś takiego, jak widzicie, to jest do tej wersji żółtej, którą ja mam tutaj właśnie też po prawej stronie. Kupiona na Allegro chyba za 40 parę złotych, a ta na AliExpressie kupiona za też około 40 zł, ale jest no wiele, wiele bardziej zaawansowana niż ta tutaj wersja taka podstawowa. Sobie może troszeczkę rozjaśnię. Dobra, dam na maksa. Jak widzicie, tu mam wersję taką podstawową z Allegro. Chyba 4 dychy jakoś dałem za to. Na baterię nie ma tutaj wejścia na zasilanie. Tak jak ma miejsce, to w tej wersji mamy i zasilanie, i baterię, która mi się urwała. Urwały mi się kabelki od tej baterii, ale podłączymy to dzisiaj przez kabel tego jacka. Tu jest potencjometr rotacyjny, czy jakoś tak się na niego mówi. Nie rotacyjny, jakoś inaczej, zapomniałem. No i mamy oczywiście tutaj, możemy sobie mierzyć napięcie DC do 50 V tym mierniczkiem. Tu mamy jakiś, chyba tu jest generator PWM, czy jakoś tak. A tu jest mierzenie tam częstotliwości do iluś tam herców. Już nie pamiętam, jaki jest dokładny opis tego. Musiałbym wam pokazać dokładną specyfikację tam z AliExpressa i tak dalej. Skupmy się na tej obudowie. Przejdźmy sobie jeszcze raz na chwilę do Firefoxa, do tej aukcji. 12 zł, sprzedający Janosik 99,9. No bardzo wysoka ocena, jeżeli chodzi o komentarze pozytywne, biorąc pod uwagę, ile tego pewnie sprzedał. No i tak to wygląda. Śrubeczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zestawię komplet ścianek, śrub, tulei i nakrętek do kompletnego złożenia miernika i obudowy. Tulei plastikowe podpierające PCB testera. W zależności od wersji jego wykonania, różnice grubości PCB czy LCD mogą być nieco za długie. Wystarczy skrócić na czas transportu po są przylepną. Dobra. Bardzo szybko, wczoraj zamówiona, dzisiaj już jest, także mega, mega fajnie. Przejdźmy sobie teraz do tego. Rozpakujmy sobie tą paczuszkę i potem sprawdzimy, czy pasuje do tego miernika, bo chciałbym w ogóle do tego, bo ten jest bardziej wszechstronny
Ale jeżeli nie podejdzie, no to trudno. Zobaczymy sobie. Ale ciasno to jest włożone. Oh my god. Czy coś jeszcze w środku mamy? Jakiś papier. Jeden. Coś tam jeszcze siedzi. I to wszystko. Co my tu mamy? Jakiś... Nie, czy to nazwa paczkomatu, adres? Oczywiście tu będą dane moje, także... Tak, tu jest... Taka jakby faktura, paragon. Do tego to sobie włożymy tak, na bok odłożymy. No i sama obudowa jest zapakowana w ten sposób. Woreczek taki strunowy, już był otwarty. Zobaczmy, jak to wygląda. Woreczek strunowy na bok, przyda się, kolejny. Wszystkie śruby. 4 TT, tulejeczki. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko się zgadza, cały komplet. Także bez problemu. Śrubeczki. Tutaj mamy, aha, tą taśmą to jest... Plexi zabezpieczona taką taśmą, którą trzeba będzie zerwać. Jakoś tutaj tak z boku. Wszystko jest tak zabezpieczone, żeby się nie porysowało ewentualnie gdzieś tam w transporcie, nie? Spoko. Mamy takie tutaj części. No i dwie takie. W zasadzie zastanawiam się, jak ten wyświetlacz tutaj będzie wyglądał. Nawet nie wiem, jak dokładnie to złożyć jeszcze. Zaraz zobaczmy sobie jeszcze raz tą aukcję, cholera. Jak to wygląda na aukcji? Na aukcji to wygląda w ten sposób. Ale wyświetlacz jest pod szybką chyba plastikową, z tego co mi się zdaje. Nie ma wycięcia takie na wyświetlacz. Takiego na wyświetlacz. Także to będzie gdzieś... Aha, tu jest na przycisk. A tu będzie na wyświetlacz wszystko. Tak, to jest wszystko osłonięte. Co ja wam pokazuję, jak jest zdjęcie tego. Dobra, muszę się przełączyć na kamerkę. Także to wygląda w ten sposób. Coś takiego. I to będzie z drugiej strony złożone tak. Czy tak. To się okaże potem. I po bokach mamy dwa takie te. I tego. I sobie to złożymy jakoś. Czy do tego podejdzie? Nie, do tego nie podejdzie. To jest całkowicie inna. Dobra, do tego nie podejdzie, to już od razu mówię. Całkowita inna obudowa. Musiałbym szukać do takiej wersji obudowy. Szkoda. Dobra, tą sobie odłożymy. Szkoda, bo chciałem wam pokazać, jak to fajnie działa. Ale zobaczymy sobie z tym. I tutaj najpierw co bym zrobił. Najpierw sobie gdzieś spód tego... Dobra, zobaczmy w ogóle, jak się odkleja tutaj. To zabezpieczenie tego plexi. Spróbuję się jakoś dostać tutaj. Ok, bardzo prosto. Coś takiego. Ups, trzeba to teraz delikatnie wszystko poodklejać.
I ściągnięta pierwsza warstwa. Teraz druga z drugiej strony. Chociaż powiem wam, że chciałbym to tutaj jedną mocno. Dobra, na razie jedną. Chcę coś sprawdzić w ogóle. Takie coś. To będzie od tej strony. Tak, to będzie od tej strony. Tu i tak trzeba będzie dwie warstwy ściągnąć, bo nic nie będzie widać. Ale tą od spodu jedną nawet nie będę chyba odklejał, żeby było dłużej nowe. Troszeczkę jest ciężko się dostać tutaj, żeby złapać tą krawędź. No, powiem wam, że nie jest tak łatwo jeszcze, jak się tak chce pokazywać na kamerce. Jest o wiele trudniej. Może sin. No szkoda, że nie ma jakiejś takiej zaczepki, że można by było złapać i pociągnąć, nie? Ja sobie chyba tak zrobię. Ja się nie będę z tym męczył. Zrobię taki mały hack live. Tylko będę musiał znaleźć sobie nożyczki gdzieś tutaj jeszcze. I hack live, który może wyjdzie, może nie. Może nie. Taśma. Przyklejam taką taśmę do tego. I co, uda się? Nie uda się. Za słabo. Za słabe. Dobra. Myślałem, że wyjdzie. Nie udało się. Trzeba kombinować paznokciem. No ciężko jest, ciężko, kurczę, no. O Jezu, jak się już uda zadrzeć taki jeden róg, już potem jest tylko łatwiej. Dobra, kolejna warstwa ściągana. Druga. I została nam tylko jeszcze tutaj jedna. Jest, udało się. Udało się wbić paznokciem. Teraz tylko złapać dobrze. Ups. Ściągamy. No nie no. Dobra, postaramy się to jakoś powoli. Delikatnie. Aj. O, udało się. Papierki sobie włożymy do wyrzucenia, tak żeby nie robić bałaganu. Pierwsza płytka jest już gotowa. Przyłóżmy sobie ją do tego mierniczka. Ale coś nie pasują otwory. Może źle to jeszcze składam. Widzicie? Tu mam jeden otwór, tu jest drugi. Zobaczmy sobie to inaczej. Jakoś, a inaczej się nie da chyba. W ten sposób? A nie, co ja gadam? To po prostu będą nie połączone z tym tutaj, tylko plexi będzie połączone z drugą plexi od spodu. Także nie ma co się martwić tym. Myślałem, że to trzeba jakoś z tym samobudową miernika. To jest inaczej troszeczkę zaprojektowane. Znowu mi się tutaj. Trzeba bardzo powoli to ściągać. Ok, jedna ściągnięta. Najgorsze, wiecie co, jest ściąganie tego papieru zabezpieczającego z tej plexi, bo to jest czasochłonne. Dobra, żeby nie przedłużać tego filmiku, ja zrobię pauzę i potem jak to ściągnę, to będziemy dalej działać. Dobra, słuchajcie, jest coś takiego. Ja już mam tutaj to wszystko poobdzierane z tej. Na czym to polega? Teraz te wszystkie cztery boki tutaj złożyłem. Położyłem sobie to na tą dolną część płytki. Tu jest górna część płytki. I to jak sobie złożymy na razie bez tego miernika,
To nam wyjdzie. Zaraz wam pokażę. Coś takiego. Tylko to jeszcze tutaj nie wyszło do końca. Okej. Okay. Dobra, mamy coś takiego. Ja tutaj tej dolnej warstwy nie zdzierałem, bo myślę, że to nawet będzie fajnie wyglądało. Nie będzie tak totalnie przeżyczyste, ale od spodu nie będzie się nam rysowała ta. Chociaż nie wiem, jak dokładnie idą jeszcze te wszystkie tulejki. Tutaj mamy takie wcięcie. No i co? I teraz pytanie, jak to zamontować dokładnie. Sobie wysypię tutaj wszystkie części. Poustawiam dokładnie tak, jak mają być. Ups. Raz, dwa, trzy, cztery tulejeczki. Widzicie, są różnej długości śruby. Są cztery krótsze i cztery dłuższe. Cztery dłuższe. I dwa, cztery, sześć, osiem nakrętek. Dobra, i teraz jak to połączyć? Pytanie. Bo teraz mamy taki problem. Jak ja to włożę tutaj, no to nie siedzi za bardzo. Tu jak włożę tą pleksję na górę na to, no to kabelki mi już przeszkadzają. I teraz zastanawiam się, jak to skręcić. No bo teraz tak tego nie włożę, bo to będzie przecież bez sensu. To musi być w górze. Czyli co? Muszę wykorzystać chyba tu jakieś tulejki. Jak włożę ten miernik w ten sposób, muszę kable gdzieś wyprowadzić w ogóle. To po pierwsze na zewnątrz. Zobaczmy sobie jeszcze raz zdjęcie w Firefoxie, jak to wygląda. Tak, są na pewno cztery tutaj. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery śruby na tym. Na samym tym. Od baterii mamy w ten sposób poprowadzone. Nie widzę dokładnie, gdzie tu są te otwory, bo to jest takie przeżyczyste, że nie widać. Słabo to widać. Wiecie co? No ja zrobię na chwilę pauzę i poszukam w internecie gdzieś jakichś innych obrazków, bo tutaj słabo widać na tej aukcji. Dobra, słuchajcie, sobie ogarnąłem już ten temat troszeczkę na stronie Gołtronika. Tam pokazywał mniej więcej tą obudowę. No i jedno już jestem pewny. Tak o. Zdejmijmy sobie te ścianki, połóżmy na bok. Gdzie jest góra, gdzie jest dół? Tu jest góra dolnej części. Już wam pokażę, żebyście widzieli, o co chodzi. Tu jest góra. Tu będzie bateria z przełącznikiem. Jeszcze będę się zastanawiał, jak przełącznik. I na to idzie górna część tej pleksji, czyli w ten sposób będzie, nie? Teraz coś takiego. Przykładam ten mierniczek z tym LCD tutaj do tego, widzicie? Teraz wszystkie cztery te tutaj otwory, raz, dwa, trzy, cztery, pasują do tego wyświetlacza. I co ja muszę zrobić? Na pewno te cztery tulejki będą szły pod spodem, żeby on był wyżej umiejscowiony. Także zróbmy sobie coś takiego. Tu będą chyba prawdopodobnie krótsze śruby szły. Czyli bierzemy sobie taką jedną śrubę, wkładamy do tego. Właściwie możemy sobie cztery już nawet włożyć. Druga, trzecia. Ups, no jeszcze mi wyleciało. Okej. Cztery śruby mam już włożone do tego. I teraz co? Teraz by wypadało te tulejki tutaj sobie jakoś umieścić. W ten sposób. Nałożyć je na śruby.
Troszeczkę to jest takie, powiedzmy, okej, dwie nam wpadły, 3, 4, dobra, elegancko, tulejki nam przeszły i co, ja teraz mam tutaj nakrętki dać od spodu i takie coś będzie? No zobaczymy, jak to się będzie sprawowało, no na pewno te dłuższe śruby tutaj nie dam, ale coś tam gdzieś pisali, że można te śruby skrócić, ale nie będę ich skracał, ponieważ one będą służyły jako taka jakby podstawka, nie? Dobra, teraz sobie przykręcę po prostu cztery te śruby, co trzymają sam całe to urządzenie. Słuchajcie, to jest w ogóle taki, wiecie, spontan totalny, także zawsze na takich spontanach są jakieś takie niespodzianki, nie wiadomo jak to zrobić. Trzeba zajrzeć gdzieś do głębin internetu, żeby to rozkminić bardziej. A nie chcę tworzyć filmiku, który będzie zajmował tam godzinę czasu, jak to będę sam wszystko próbował rozkminić. Także okej, mamy przymocowane. Fajnie, do spodu już ten cały ten. No już zaczyna to mieć ręce i nogi. Teraz tą samą baterię tu gdzieś sobie położę. Przycisk. Kurczę, jakbym gdzieś mógł ten przycisk umiejscowić tak, żeby. Widzicie? Przycisk mi nie wchodzi do końca. Tutaj musiałbym troszeczkę rozfrezować to. Przykleić na klej, baterię jakoś tak zmontować. No, wtedy to by miało ręce i nogi. Jak to zrobić teraz, cholera? Może nie zmontuję to na razie bez tych bocznych ścianek wszystkich, a tylko bym to zrobił tak, że nie da rady tak. Czy da rady? Jakoś w ten sposób chociaż. Chociaż tylko na bocznych, nie? Na dwóch bocznych. Od góry. I od dołu, żeby tylko było na razie. Tutaj już jeden problem znalazłem. Jest taśma od LCD-ka. Jak próbuję włożyć tą, no niestety naginać będzie tą taśmę, więc góra już odpada, także tak powiem. Kurde, wszystko leci. Jak ja nie lubię, jak wszystko leci ze stołu. Mam blat troszeczkę pod kątem i mi to spada w dół. Jak to rozwiązać w ogóle teraz? Bo od góry nie mogę dać, bo mogę uszkodzić tą tutaj tasiemkę LCD, która wychodzi z tego wyświetlacza. Tak więc ja tylko mogłem zamontować na razie to na dwa takie tutaj boczne. Będzie po prostu wersja chłodzenie. Dobra, ten sposób. Teraz górną tą pokrywę. No i przynajmniej będę miał dostęp do włącznika. Ewentualnie potem jakieś modyfikacje, które będą pozwalały mi na. Widzicie, już to mi wypadło, ta bateria z tego. Dobra, ja na razie chcę tylko skręcić tą górną obudowę z tymi bocznymi ściankami. Okej, tu mi weszło. No dobra, jest okej. Teraz mi pozostaje skręcić to z tymi śrubami czteroma. A potem sobie pomyślimy dalej, jak rozwiązać problem z baterią i z tym przełącznikiem, jak żeby to jakoś miało ręce i nogi. Ale generalnie teraz ta obudowa chroni to całe urządzenie fajnie. Jeszcze muszę te śruby cholerne kręcić.
Nie, wiecie co muszę zrobić? Obciąć sobie przede wszystkim paznokcie. Bo mam trochę za długie. I mi to wszystko przeszkadza. Przede wszystkim od kciuka. Dajcie mi chwilkę. Będzie się wygodniej pracowało. Ja te paznokcie zapuściłem, cholera. Dobra, elegancko mam obcięte. Teraz będzie mi łatwiej łapać te malutkie nakrętki. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało, tak z ciekawości. Dobra, dwie. Włóżmy sobie może jakoś, albo jak tak by... O kurczę, ale to by super pasowało. Zaraz wam coś pokażę. Może to się uda. Może się uda, bo ten przełącznik, on ma takie fajne dwa zatrzaski. I być może to by pasowało nawet do tej obudowy. To by był fuksior totalny. Czwarta śruba. Okej. Dobra, mamy skręcone. No wszystko jest okej. Baterię sobie włożymy do środka na razie. Tak, żeby ten przełącznik gdzieś tutaj nam. Sam przełącznik, widzicie, on już jest na samym wyciągnięciu, żeby go nie urwać. Tu jest taki motyw, że on, widzicie, ma po bokach takie zatrzaski dwa. I być może udałoby mi się go zero na dole damy. Jakoś tak wcisnąć w to tutaj. Jezu, pięknie weszło. Idealnie weszło w tą płytkę, powiem wam. Patrzcie, jak mi się udało. Jestem fuksiarz jakiś. Dobra, jedynka włączymy. Działa. Teraz nie mamy żadnego tego podłączonego. I wiecie co? Ja w ogóle sobie myślę, że podłączyć tutaj pod to. Kurczę, jak to zrobić? Jakieś sondy takie dwie. Mam takie, kupiłem. To bym je wykorzystał do tego, żeby sobie mierzyć sondą od razu rezystory czy kondensatory. A tutaj miejsce będzie do. Tak, zobaczmy jeszcze, czy nam to działa dobrze. A widzicie, nie do końca to mi się złożyło. O, teraz. Będę musiał troszeczkę przerobić tą obudowę, chyba że tutaj jedna część jest wyfrezowana pod tą wajchę. O co się rozchodzi? Patrzcie. Naciskam, ścianka tego haczy. Ja się teraz patrzę, czy gdzieś jest w jakiejś ściance. Jest, źle złożyłem. Widzicie? Tu jest otwór na tą wajchę. Czyli ta ścianka ma być po tamtej stronie. A to nie jest takie proste, kurde, że sobie tak złożycie bezumyślnie i będzie wam działać. Także bierzemy się do roboty. Jeszcze raz będę musiał to rozkręcić. Czyli mój błąd. Mój błąd po prostu. Dobra, jedna śruba. Teraz tą drugą wykręcimy. Widzicie? Niby taka, kurde, prosta konstrukcja, a jakieś tam problemy miałem z nią. Ale nie ma co się przejmować. Wszystko jest do ogarnięcia. Kwestia tylko, żeby robić na spokojnie, bez nerwów, nie spieszyć się i tak dalej. Dobrze. Tu mamy jeszcze taki jeden otwór, tylko nie wiem do czego on tak dokładnie służy. Czy to jest wyjście? Nie, dobra. Dobra, czyli ja muszę to zdjąć. Teraz tą ściankę z tym otworem na tą wajchę.
przełożyć tutaj na tą stronę. Widzicie? Wszystko, kurde. I teraz pytanie, do czego jest ten otwór tutaj? Tym. Jak myślicie? Co to może być? Jakieś wyjście pod sondy może? W ten sposób zrobić to? Czy może w ten sposób? Zobaczmy sobie tą stronę. Tutaj nic nie ma. Także ja sobie chyba to zrobię w ten sposób. A jakbym dał w ten? Wtedy nie. Dam sobie to tak, w ten sposób. Dobra, będzie w ten sposób. Jeszcze raz zakładam wszystkie paprochy, żeby znikły mi z tego. Okej. Dobra. Wyłączę go na razie. I jeszcze raz składamy. Jedna śruba. Nakręteczka. Okej. Druga śruba. Nakręteczka. W sumie to łatwiej będzie to w ten sposób jakoś wkręcić chyba. No. Dobra. Teraz trzecia śruba. No zaraz mi... Wiecie co, ja nie cierpię tego, jak to wszystko mi leci gdzieś tam na podłogę. Będę musiał to biurko poprawić. Tak, żeby nie było takiego... Skosu, i gdzie ta śruba mi wypadła? Jest, dobra. Czwarta śruba. Na razie mam skręcone tylko z bocznymi ściankami po lewej i prawej stronie. Górne ścianki od dołu i góry są wsunięte. I nawet nie będę ich mocował, bo wiecie, od góry problem jest z taśmą od wyświetlacza. A od dołu nie zamontuję, bo wtedy nie zamontuję w tego przycisku, który idealnie tutaj pasuje. Jeszcze tylko coś takiego. Baterie do środka, przycisk. Ideolo, ideolo po prostu. No. Mam coś takiego. Włączamy. Tester działa. Bateria wypada, co prawda, na razie, ale ją będziemy mogli sobie jakoś tam przykleić, zamontować. To się sprawdzi. Bateria ma 8,56 V. Umieściłem to po to, żeby oszczędzać coś baterię. I szybciej go resetować. W ten sposób mogę powiedzieć. Teraz wajcha idealnie pasuje. Zamyka się do końca samego. Widzicie? Także to musi być odpowiednio zrobione, żebyście tą wajchę zamknęli do końca. Teraz jest otwarte. No, bateria jeszcze wypada. Ale będzie szybka wymiana baterii w takim trybie. Bardzo szybko. O. Super. I teraz tylko kwestia podłączenia jakichś takich sond. Jak na przykład mamy w mierniku, nie? Takim. Dwie sondy gdzieś, kurczę, tutaj podłączyć się do tych pól. Bo tu można się podłączyć. 1, 2, 3. Nawet mógłbym pod to, pod jedynkę i trójkę przelutować i wtedy mógłbym sobie mierzyć. Tu jest 1, 2, 3, 1, 2,
2, 2, 1, 2, 3. Czy to jest dwójka po środku? Jedenka, dwójka, trójka. Nie wiem, czy te dwa tutaj są też jakoś do czegoś mogłem je wykorzystać. Dobra. Wszystko ok, fajnie działa. Sprawdzilibyśmy sobie przy okazji jakiegoś rezystora, a czy kondensatora, jeżeli znajdę tutaj coś. A na razie nic nie widzę, co mógłbym przetestować. No niestety nie mam nic ciekawego. Mógłbym też zainstalować jako włącznik coś takiego. Takim tym. Gdzieś tutaj albo tu. Wtedy włączać albo tutaj gdzieś. No to by było też ciekawe rozwiązanie. Włączanie, wyłączanie. Zamiast tego przełącznika, chociaż ten przełącznik jest spoko. Idealnie pasuje, także ja bym go nawet nie będę go usuwał. Działa przepięknie. Jeszcze raz wam pokażę. No, podeszło idealnie. A skąd to mam? To mam od roweru, od takich świecących rureczek, gdzie były z baterią, nie? To jest 9 V. A to podpasowała tutaj, no, po prostu jak fabryka. No tak jak miało być pisane. Jeszcze mam coś takiego. Mógłbym wykorzystać do podłączenia sond. Załóżmy gdzieś tutaj jedynka, dwójka, trójka. Gdzieś wyprowadzić z boku w ten sposób. Wkleić, połączyć kabelkami, żeby szły. Dwa kabelki tutaj do tego. O, i w ten sposób. No, to wtedy powiem wam, by była fajna opcja do podłączenia. Zrobię pauzę, pokażę wam, o jaką sondę mi chodzi. Gdzieś mam ją chyba schowaną w szafce. Chwila, poczekajcie. Słuchajcie, mam, znalazłem. Coś takiego kiedyś kupiłem. Szkoda niszczyć te końcówki, dlatego tutaj widzicie, można sobie łapać element i go mierzyć. Dlatego pomyślałem sobie teraz nad czymś takim, żeby do tego mierniczka, do tej obudowy, zainstalować odmiernika jakiegoś, dwa takie te, co by wchodziły. I to by było piękne. I to już by było fajne, bo z boku gdzieś tutaj, żeby to wpychać, nie. Gdzieś od góry. No, trzeba było jakoś tutaj umiejscowić. W tym miejscu nawet było ok. Tak. Mam miernik stary, który jest i tak już do rozwalenia. Chwila, pokażę wam. Zrobię pauzę. Ok, to jest ten miernik. I z tego miernika, jakbym wykorzystał dwa takie te wejścia, nie? Żeby. W ogóle on działa? No coś jest, dobra, spróbujmy. Zobaczyć, czy on w ogóle działa. Czy on w ogóle działa? Przełączmy się na diodę, jedynka. Coś nie działa chyba. Słabo coś to działa. Końcówki są czyste. Pokazuje w ogóle takie wartości. On powinien pokazywać 0,01. Jest zrąbany.
0,12. On jest stagowany, jeszcze sobie uszkodziłem trochę końcówki. Trzeba było po prostu zrobić coś takiego, że stąd wyciągnąć TT. Ja go w ogóle rozkręcę. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. On i tak jest już do wyrzucenia, bo to jest lipny miernik. Baterię sobie tylko wykorzystam. I zobaczymy w ogóle, ile ona ma. Z ciekawości. No, powinna być dobra, bo 8,87. 8,87, dobra. Czyli jest spoko. Jeszcze się przyda do tego nawet miernika. I teraz tak. Jeżeli chciałbym wykorzystać to, muszę jeszcze odkręcić tą całą płytkę. Nawet nie ma brzęczyka, buzera ten miernik. Także mówię wam, to jest lipa totalna. Dwie śrubki, jeszcze trzecia jest. No i dobra. Mógłbym zrobić tak. Tą płytkę, co tutaj jest, generalnie uciąć. Uciąć tą. Na pewno bezpieczniki sobie zostawię, bo się przydadzą. To jest jeden 500 mA 250 V. I drugie jest 5 A 250 V. 500 mA spoko. I co? I teraz można by wykorzystać takie te. Czy one tutaj będą pasowały dokładnie? No nie do końca. Nie do końca to pasuje jakoś to tak. Wchodzi powiedzmy. Ale nie, no dobra, można się pobawić, spróbować. Gdzie to bym zamontował? Najchętniej to bym to wylutował, tylko ja się patrzę, jak to zrobić. Tutaj. Żeby to wylutować, musiałbym to roztopić, to wszystko. Albo po prostu tutaj przeciąć i tylko zrobić te dwa. Tylko pytanie, jak ja to. Tak, i wtedy uciąć tutaj. Te dwa przykleić jakoś do. Do tego tu dziury musiałbym też jeszcze robić. Dobra, jak zrobię jakąś taką wersję z przerobioną tego, to wam potem pokażę. Może na następnym filmiku taką finalną wersję. Na dzień dzisiejszy powiem wam, że spoko to działa. Tylko nie mam kurczę jakiegoś kondensatora, żeby sprawdzić chociaż jak to wygląda. A może znajdę? Dajcie mi chwilę, ja zrobię pauzę. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie mały test. Znalazłem taki kondensator. Kiedyś kupowałem go do gitary 102, na nim piszę. Sprawdźmy, jak się zachowa ten tester. Sobie włożę tutaj. Tutaj mamy ile? 2, 1, 4, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3 i 4 jedynki. Czyli trójkę i w jedynkę. Wkładam. Testujemy. I pokazał nam 975 pikofaradów.
Czyli powiedzmy, że jeszcze raz zrobimy testing 977, testing 977, wyłączymy go, włączymy. Dziewięćset siedemdziesiąt siedem picofarada. Zobaczymy sobie na jedynce i innym połączeniu. Na jeden jeden. Chyba nie wyjdzie. Nie można połączyć jedynki z jedynką. Można ewentualnie dwójkę z jedynką lub trójkę z jedynką. Także teraz damy sobie dwójkę. Jedynkę. No jest. Jedynka, dwójka, 979 pikofaradów. 980. No, czyli zgadza się mniej więcej. Tysiąc. Prawie do tysiąca dochodzi. Mam 102. OK. Czyli jest OK, fajnie, możemy się bawić tym mierniczkiem, ale ja bym wolał ten mierniczek wykorzystywać na przykład z jakąś taką płytką, gdzie mam podłączone. Teraz wam pokażę, jakby to miało wyglądać. Tu na przykład mam te dwie sondy, tak? Podłączone. Na przykład dotykam sobie jakiegoś tam rezystora. Robię resecika. I on mi podaje wartość, chociaż na płytce wiadomo, że te wartości nie będą poprawne, trzeba zawsze sobie taki element wylutować. Ale z rezystorami powiem wam, że działa spoko. Szkoda, że nie mogę, kurczę, jakoś podłączyć tych sond do tego miernika teraz tak na szybko. Ewentualnie mógłbym to sobie tutaj montować, potem tutaj uciąć. No ale szkoda mi troszeczkę niszczyć tych sond. One mogą się jeszcze przydać gdzieś tam w jakimś mierniku. No dobra, to by było na tyle. Taki pokaz tej obudowy do miernika RLC. Niestety z tym nie działa. Pokażę wam, jak ja podłączę to pod zasilacz. Jak wygląda w ogóle ten. Ten jest w ogóle całkiem bardziej zaawansowany. 8 V. Podłączone jest tutaj do zasilacza. I tutaj już mamy. Zobaczmy sobie, jak ten pokaże nam wyniki tego. 1,3, 1,4. Dziewięćset pięćdziesiąt sześć pikofarada, kondensator, jako kondensator wykryty. Jeden i trójka, czyli spoko. Tam jakieś procentowe wartości mogą być różne. Co by tam wam jeszcze pokazać ciekawego? No w sumie mógłbym tym, jakbym obciął tutaj to, miał dwie żyły, podłączyć pod to. Wtedy mógłbym testować napięcie do 50 V na płytkach. Ale to nie, to nie będę tak robił. No ten jest sobie wiele, wiele bardziej skomplikowany. Nie pamiętam, jak się tutaj. Wchodziło w opcję tego. Aha. Tranzystory. Końcy F generator 10 bit PWM. C plus ESR. Rezystory i dławiki chyba. Kondensatory. To jest pod 1 i trójką. Kondensatory 1, trójka. Wybieramy. Patrzcie teraz. Tutaj jest na bieżąco 0 pikofaradów.
Włożę w jedynkę i trójkę. Aha, czyli to jest tutaj. W ten sposób. Jedynka, trójka. Zamknę go. Jeden pikofarad. Teraz go wyciągnę. 0 pikofaradów. No ten jest o wiele lepszy. Jedynka i trójka, widzicie? Muszę w jedynkę i trójkę włożyć. Nawet nie zatrzaskuję tego. Patrzcie, to jest fajny test. Jedynkę i trójkę. Teraz 1600, 1700. Jeszcze raz, jedynkę, trójkę. A jak obrócę nóżki. A jak go zamknę. Jeden pikofarad. Jak zamykam wajchę. Fajny, nie? Ten miernik jest. Ten jest o wiele lepszy. Chciałbym mieć do tego budowę. Dobra, wyłączmy go z zasilania. I teraz już naprawdę zakończę ten filmik, bo on już trwa 51 minut. No ja pierdzielę na temat tej obudowy. Jeżeli miałbym podsumować tą obudowę, to powiem tak, polecam. Naprawdę, 12 zł to nie jest dużo, ale dzięki temu uchronicie cały świetlacz LCD od jakichś tam mechanicznych uszkodzeń. No i generalnie pasuje z taką tyczką, takim przełącznikiem. Teraz on działa? Działa. Dobra, teraz go wyłączę. Jest na zero. Na zero. Super sprawa. 12 zł. Polecam. Pozdrawiam. Trzymajcie się.